Panie ministrze, nie proszę, tylko żądam odpowiedzi, ile mamy jeszcze czekać. Święta wielkanocne idą, my 36 dni stoimy w Zielonym Miasteczku. Ile mamy stać, żebym ja zajechał do Świętokrzyskiego powiedzieć, stójcie jeszcze tydzień czy dwa i dopiero będzie rozwiązane. Żądam odpowiedzi teraz i tu. Panie ministrze, Gustaw Jędrejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej. Panie ministrze, straszycie nas wojną. Prosicie, żebyśmy pomagali Ukrainie. Polski naród to zrobił. Ale komu pomagacie teraz? Oligarchom, ekoterrorystom i ewentualnie zachodnim rolnikom, którzy wyprodukowali zboże i inne płody rolne na terenie Ukrainy. Komu my pomagamy? Proszę państwa, spotkaliśmy się, panie ministrze, już tyle razy. Prosił pan o nasze podpowiedzi. Podpowiadaliśmy. Nie słyszymy żadnych rozwiązań. Panie ministrze, kiedy będą rozwiązania? Jak można podpisać dzisiaj porozumienie, jak pan minister przed chwilą powiedział, że będzie przekonywał ministra finansów i premiera, żeby dał pieniądze? Proszę państwa, nie można nic podpisywać, jeżeli nie ma żadnych pieniędzy, nie ma żadnej gwarancji. Proszę państwa, jeżeli chcieliście w rządzie zmienić, przejąć telewizję, przejąć sądy, zrobiliście to w ciągu kilku dni, a w rolnictwie nie chcecie pomóc i nie pomożecie. Powiedział, że po wszystkim będę mógł usiąść z wami do negocjacji. Nie wszystko, ale to nie o to chodzi. Żeby jak ja cały czas byłem, to troszeczkę nieładnie, tak wykluczać. Bo nie że będzie pan uczestniczył w negocjacjach dotyczących porozumienia. Gorąca prośba, żeby panowie może po debacie dopowiedzieli. Zapraszam, pytanie. Ja reprezentuję również województwo zachodniopomorskie. Nazywam się Jan Mac, mieszkam w miasteczku powiatowym Łobez. Pozdrawiamy tu panią redaktor. Panie ministrze, ja z tematem następującym. Ja jestem rolnikiem, oczywiście towarowym, dużym gospodarstwem rolnym, opartym o gospodarstwa rodzinne, własne i również zajmujemy się przedsiębiorczością, taką szeroko pojętą przedsiębiorczością, zresztą serdecznie zapraszam na moje gospodarstwo i zajmujemy się również skupami zbóż. I na dzień dzisiejszy jestem w posiadaniu ponad 60 tysięcy ton zboża, pochodzenia ziemi łobeskiej, ziemi gryfickiej, ziemi stargardzkiej i tak dalej, i tak dalej. I proszę mi powiedzieć, co takie podmioty jak mój mają dzisiaj, jaką państwo dla nich przygotujecie ofertę. Krótko mówiąc, nie jesteśmy w stanie sami sobie z tym poradzić. Po prostu nie ma takiej możliwości. Zatem bardzo proszę w imieniu własnym oraz wszystkich tych przedsiębiorców, którzy znaleźli się w bardzo podobnej sytuacji i my nie jesteśmy importerami ze wschodu. Rolnik z Podkarpacia z ponad 50-letnim stażem w rolnictwie, gospodarstwo tworzone od łyżki miski. Ja taki najpierw konkluzja. Panie ministrze, wiedział pan, z kim pan szedł do władzy? Przede wszystkim. Wiedział pan wszystko wcześniej, co było źle, jak było źle, co trzeba poprawić. Jak pan nie wiedział, to pańscy koledzy wiedzieli. Proszę pana, to jest dzisiaj odpowiedzialność. Pan w tym wieku, jeśli się pan podjął tej funkcji służebnej, bo minister to jest służebna funkcja, to chyba pan wiedział, gdzie pan idzie. I pytanie, dobrze? Moment. Ja do tej pory, proszę pana, słucham pana na wszystkie strony. I ja tam żadnych konkretów od pana nie usłyszałem. Żadnych konkretów. Czy jest problemem na pół roku zatrzymać import zboża z Ukrainy? Nie jest problemem. Proszę pana, nasz rynek się obroni. A ja panu mówię, że się obroni. A pytanie? Niemiecki rynek się obroni, bo ma udział, rolnicy mają w przetwórstwie. My nie mamy udziału w przetwórstwie, ale mamy natomiast zboża lepsze, zdecydowane, zbadane i pewne. I nasz rynek się obroni przez pół roku. Trzeba było definitywnie, jak pan doszedł do władzy, jak pan dzierży władzę, zamknąć granice, przedłużyć i teraz spokojnie rozmawiać. Ja wiem, że pan jest bardzo spokojny, człowiekiem inteligentnym, ale co z tego wypływa? Proszę pana, rolnicy są... Prośba o pytanie, dobrze, bo to jest... Zabieram raz głos i więcej nie będę. Proszę pana, rolnicy są zdeterminowani. Pan uważa, że nas to nie kosztuje zdrowia? Proszę pana,
czas leci, musimy wyjechać w pole, proszę pana. To nie jest, kurwa, pan z nami robi żarty, proszę pana. Jeśli się pan podjął funkcję, niech się pan podał do dymisji i weźmie ze sobą Kujdziczaka, niech przyjdą inni ludzie młodsi. Będziemy od nich wymagać. Pytanie. Aha, dziękuję bardzo. Indywidualnych. Panowie ministrowie, posłowie, prezesi spółek Skarbu Państwa, koleżanki i koledzy rolnicy. 2 godziny siedzimy i obserwujemy, co się dzieje. Nie pasują ci, bo mają małą reprezentację, nie pasują tamci, bo mają małą reprezentację. Ci zrobili tyle protestów, tamci zrobili tyle protestów. Inni zrobią może jeszcze 3 protesty więcej. Przepraszam, koledzy i koleżanki rolnicy, jesteśmy przedstawicielami polskiej wsi. Jak patrzę na tą salę, to dzisiaj ilu tu siedzi rolników? Związkowców, rolników. 1 300 000 wniosków obszarowych. A nas jest dzisiaj na sali może 200 osób, może 300. I mamy 800. Ale z wszystkimi osobami. Ja mówię o rolnikach dzisiaj tutaj na tej sali. I mamy rozmawiać o polskim rolnictwie. Możemy się licytować, kto ile zrobił i kto ile wyprotestował w innym miejscu. Siedzi przedstawiciel Republiki Czeskiej. Ja mieszkam blisko granicy czeskiej i współpracuję z rolnikami czeskimi. I bywam na ich spotkaniach. Moje pytanie i wniosek jest taki. Zakończmy dyskusję. Zostało powiedziane wszystko i wypracujmy 1, 2 czy 3 postulaty, które rząd będzie musiał zrobić. Czy się to komuś podoba, czy nie. I mój gorący apel do wszystkich jest o to. Dziękuję. Wiemy, że problem mają rolnicy z góry, od zboża i ministerstwo też ma ten sam problem. Ale o tym problemie się już mówiło w 2014 roku. I zwłaszcza tutaj najwięcej zasłużył sobie na baty PiS. 8 lat rządził, nic nie zrobił. A ja coś dopowiem. Bardzo ważnego. Prosiłem o spalenie tego zboża, jako użyć jako surowiec energetyczny. Tani prąd, tania żarówka, tani grzejnik, ciepła woda w kranie. Nikt tego nie chciał słuchać. Orban, małe państwo Węgry potrafili to zrobić, to Polacy są głupsi i zawsze się mówi, że Polak to mądry po szkodzie. Może chociaż raz jeden, niech będzie mądrzejszy.